Siemanko wszystkie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie podsumowanie meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, czyli Polacy grali z Bośnią. Ja zawsze podsumowanie meczów to ja tak nie robię, ale wczorajszy mecz, który są odbył 7 września o godzinie 20:45. Kto ogląda, to super. No i tak parę słów na ten temat. Dla mnie wiadomo, przez tą pandemię koronawirusa to po raz nie grali i to było z pół roku przerwy. Nie wiem, czy na treningach byli, czy nie byli na treningach. Tego nie mogę wam powiedzieć, ale z Holandią to no daliśmy przegras, daliśmy pupy, że tak powiem. No ale z Bośnią i Hercegowiną to nie chcę obrazić kibiców reprezentacji Polski, bo ja sam jestem za Polską. Ale dla mnie wczoraj mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina to dla mnie to był kabaret. Dla mnie to był kabaret. Jak wam, jak mi się uda, jak film nie zablokuje tego filmu, to wam puszczę skróty tego meczu. A jak nie, to nie, to mówi się trudno. I po prostu wczorajszy mecz Polska kontra Bośnia rozwalił mnie. Kurde, chyba Bednarek albo nie wiem, nie pamiętam z jakich z pomocników biegł do piłki i się wywarł. Nikt nie bronił, nikt go faulował, po prostu się wywarł, nic. To ja się śmiałem, taki oglądam mecz. Po pijaku grają. Panie do przodu. A dobra, gra tak jak chce, to i tak przegramy. A tu nie. Polska zaskoczyła i wygraliśmy z Bośnią i Hercegowiną 2-1. Przegrywaliśmy 1-0 po rzucu karnym. Później Polacy przycisnęli tak Hercegowinów i dobrze atakowali. Było 1-1 i w drugiej połowie strzeliśmy drugiego gola. No ale naprawdę ten mecz to po prostu mnie rozwalił. No, ja bardziej przypomniałem się, że ja oglądam komedię niż mecz. Dosłownie tak grać można było z nich pośmiać. No ale mnie się z tym. No taki mecz na wesoło, powiem wam. Mecz na wesoło był, oj tak. No ale Gruzy wygrali, Polacy good, że Kozacy wygraliście ten mecz, że mamy 3 punkty. I z Włochami, żebyście wygrali, bo naprawdę będzie kiepsko. Będzie kiepsko, no, że tak powiem. Cóż, ja już jak miał podsumować ten mecz Polska kontra Hercegowina, to jakby powiem tak, że Polska już się obudziła i że powoli wraca do ataku. No i tyle, no. Mówię, że Polacy tylko dobrze grali, bo jak będą grali jak z Bośnią i Hercegowiną albo z Holandią, taką na śmiechu warto, to panie, z czym na euro? Z czym na euro? Jak to mu puścić hamstwo na salony? No. No i cóż, no i tyle, bo my w moim temacie chciałem wam nagrać ten odcinek i podzielić się z moją opinią podczas tego meczu, ale nie, może dzisiaj wleci, albo jutro. Zależy jak będę miał czas, bo skoła i naprawdę. No, także cóż.
jest wam film spodobał, to standardowo łapa w górę, subskrypcja, żeby było nas więcej i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o filmikach. No i cóż, to byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło i oglądajcie mecze i reprezentacje Polski, bo można też się pośmiać. Trzymajcie się ciepło, na razie.